Kiedyś bardzo dużo się martwiłam w sumie to o wszystko w moim życiu. Co jeśli nie zdam tego sprawdzianu? Co jeśli mój nowy pomysł na biznes okaże się totalną porażką? Co jeśli nie dam studiów i zawiodę moich rodziców? Co jeśli nie znajdę pracy po studiach? Co jeśli mój kolega nie odda mi pieniędzy i nie będę mogła zapłacić za mieszkanie w tym miesiącu? Co jeśli zostanę zwolniona z pracy? Co wtedy pomyśli moja rodzina i moi znajomi? I tak dalej. Teraz zdaję sobie sprawę, że myśląc w ten sposób niszczyłam sobie życie. W dzisiejszych czasach wszelkiej maści zmartwienia i stres są źródłem wielu chorób, zawałów serca, przeróżnych problemów z układem trawiennym. Ludzie, którzy nie wiedzą jak radzić sobie ze swoimi zmartwieniami, umierają młodo. W końcu jaki jest sens tworzenia dobrze radzącej sobie firmy albo dostania awansu, jeśli stracicie przez to na zdrowiu? Dziś moje podejście do stresu jest zupełnie inne, dzięki książce Dale'a Carnegie'a pod tytułem Jak pokonać zmartwienia i poradzić sobie ze stresem. Jest ona bardzo praktyczna i jej treści łatwo zaaplikować do życia codziennego, a w niej samej jest tona przykładów z różnych sytuacji życiowych. Podzielę się z Wami 16 poradami z tej książki, dzięki którym będziecie mogli sobie lepiej radzić ze swoimi zmartwieniami. Jestem pewna, że przynajmniej kilka z tych porad zostanie z Wami do końca Waszych dni. Rozdział pierwszy. Co może pójść nie tak? Kiedy oczekujesz jakiegoś wydarzenia, zadaj sobie pytanie, co może pójść nie tak? Według Carnegie'a rzeczy, które wydają nam się okropne, w rzeczywistości są o wiele mniej złe. Pamiętam, jak przygotowywałam się na mój egzamin końcowy, jak byłam na studiach. Byłam tak zestresowana, że nie mogłam spać. Wydaje się to niewyobrażalnie głupie, ale bałam się, że zawalę mój egzamin, nie znajdę pracy i że zostanę kompletnym pośmiewiskiem. Teraz jestem kilka lat po studiach i pracowałam w kilku przeróżnych firmach i żadna nie poprosiła o mój dyplom. Ja widziałam go tylko dwukrotnie. Pierwszy raz, gdy go dostałam i drugi raz, gdy się wyprowadzałam z mojego starego mieszkania. Gdy teraz myślę o moim czasie na studiach, pytam się siebie, czy naprawdę było warto martwić się tyle z powodu jednego durnego dyplomu? Oczywiście, że nie. Gdybym w pewnym momencie się zatrzymała i pomyślała, jaki jest najgorszy możliwy scenariusz, który był swoją drogą bardzo mało prawdopodobny, ponieważ śpiewająco zdałam mój każdy poprzedni test, a oprócz tego do samego egzaminu końcowego można było podejść trzykrotnie, to nie było absolutnie najmniejszej szansy, że nie znalazłabym żadnej pracy. To jak przejmujemy i stresujemy się nieważnymi rzeczami jest szalone. Wkurzamy się, jeśli internet nie działa, krzyczymy na zepsuty telewizor, ale czy serio nie jesteśmy w stanie wytrzymać kilku dni bez telewizji, aby pójść do jakiejś kawiarni po publiczne Wi-Fi? Zmartwienia i stres drastycznie skracają nasze życie. Tu macie prosty, trzykrokowy wzór, żeby im zapobiec. Krok pierwszy. Przeanalizujcie sytuację i spróbujcie dojść do tego, jaki jest najczarniejszy możliwy scenariusz. Krok drugi. Zaakceptujcie ten scenariusz, jakby się już wydarzyło. Krok trzeci. Zastanówcie się, jak możecie poprawić Waszą sytuację od tego momentu. Zaakceptowanie tego, co się wydarzyło, jest pierwszym krokiem w pokonywaniu konsekwencji i jakiegokolwiek nie najlepszego wydarzenia. Jednym z najgorszych efektów martwienia się o czymś to kompletna utrata możliwości koncentracji. Kiedy się martwimy, nasze mózgi skaczą w te i we w te. Akceptacja uspokaja nas i pozwala nam się skupić na szukaniu rozwiązania. Osobiście używam tej taktyki od lat i jest ona szokująco skuteczna. Zawsze mnie uspokaja niemal natychmiast, ponieważ pozwala mi zdać sobie sprawę, że najgorszy możliwy scenariusz nie jest taki zły, jak mi się wydaje. Rozdział drugi. Jak wyrzucić zmartwienia za drzwi? Podczas II wojny światowej pewien reporter zapytał Winstona Churchilla, czy martwił się kierunkiem, w którym zmierza wojna. Churchill odparł, jestem zbyt zajęty, nie mam czasu na zmartwienia. Churchill raczej nie próbował po prostu wyglądać na silnego przywódcę. Mówił on najczystszą prawdę. Jeśli jesteście czymś bardzo zajęci, to wszelkie zmartwienia nie mają kiedy pojawić się w Waszym mózgu. Lekarze często radzą osobom, którzy zbyt często się martwią, żeby zajęli się pracą. Robią to, ponieważ żaden ludzki umysł, nieważne jak genialny, nie jest w stanie myśleć o dwóch rzeczach jednocześnie. Nie możecie gadać z klientem i jednocześnie martwić się o swój czynsz. Nie możecie być weseli i zmartwieni w tym samym czasie. Nie możecie jednocześnie jeść pyszny obiad ze swoimi znajomymi i przejmować się swoją zepsutą lodówką. To, że nasz umysł może skupiać się tylko na jednej rzeczy, w tym samym czasie jest psychologicznie udowodnione. Jeśli mi nie wierzycie, zróbmy sobie mały teścik. Nie będę nic mówić przez 3 sekundy, a Wy spróbujcie pomyśleć o Burju Khalifa, czyli o najwyższym budynku na świecie i Waszym pierwszym zwierzaku jednocześnie. Jak Wam poszło? Udało się Wam myśleć o obu naraz? Jestem pewna, że nie. Więc jeśli się czymś martwicie i nie możecie o tym przestać myśleć, znajdźcie sobie jakieś zajęcie, które wymaga od Was pełnej uwagi. Zaznaczam tutaj słowa pełna uwaga, ponieważ jeśli będzie coś banalnego, na przykład ścielenie łóżka, to z czasem zaczniecie to robić z automatu. Celem tworzenia takich nawyków jest oszczędzanie energii umysłowej, więc nie w przypadku czegoś jak ścielenie łóżka, to Wasze myśli nie są wcale zajęte, więc możecie to robić i martwić się jednocześnie. Opowiem Wam teraz osobistą historię o tym, jak ważne jest zajmowanie czymś swojego umysłu. Służyłam w wojsku i przeszłam przez 3-miesięczny okres treningowy, zanim wysłano mnie na mój posterunek. Podczas tych 3 miesięcy mieliśmy dowodzącego, którego wszyscy absolutnie nienawidzili, ponieważ nie dawał nam ani sekundy na odpoczynek. Od 6 rano do 10 w nocy robiliśmy przeróżne rzeczy. Od zwyczajnych ćwiczeń wojskowych po zbieranie liści spod drzew jesienią. Nawet gdy nie mieliśmy już co robić, wymyślał nam prace, których nie było. Na przykład zamiatanie podłogi, która była już zamieciona kilka godzin temu. Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo go wszyscy nie znosiliśmy, ale w odpowiedzi na krytykę zawsze mówił: jeśli żołnierzowi pozwoli się usiąść i pomyśleć, zacznie tworzyć problemy, o których się wam nie śniło. Wtedy myślałam, że to straszna głupota, ale po 3 miesiącach zrozumiałam, że miał rację. Na przykład mieliśmy 2 dni do końca naszego okresu ćwiczeniowego, więc pozwolił nam trochę sobie odpocząć. W tym czasie 6 wojskowych weszło w bójkę z sobą nawzajem. Nie był to jedyny incydent w te 2 dni. Jeden z żołnierzy roztrzaskał czaszkę swojemu koledze, poszedł do więzienia, a jego znajomy musiał opuścić wojsko z uwagi na swoje obrażenia. Przez pozostałe 88 dni nic się nie stało. Tylko przez te 2 dni odpoczynku. Stało się to, ponieważ mieliśmy trochę czasu pomyśleć i zacząć się martwić. Wojsko jest miejscem powodującym tonę zmartwień, zwłaszcza na początku. Same środowisko potrafi być bardzo depresyjne i nawet najmniejsze rzeczy mogą powodować uczucia agresji, depresji czy przytłoczenia. Gdy wasze mózgi nie są czymś zajęte, zmartwienia zajęły pozostawione wolne miejsce. To była dość długa historia, ale mam nadzieję, że pomogła wam zrozumieć, dlaczego zajęcie swoich myśli jakimś zajęciem jest ważne. Rozdział 3. Życie jest zbyt krótkie na małe rzeczy. Carnegie wspomina w swojej książce o potężnym starym drzewie w Colorado. Miało ono 400 lat. Przez całe swoje życie przetrwało bycie uderzonym piorunem 14 razy oraz niezliczone lawiny, burze i wichury. Lecz ono stało dalej. Przetrwało je wszystkie. W końcu jednak jego zgubą okazała się armia małych robaków, które postanowiły zaatakować to drzewo i je zniszczyć. Małe robaczki, które możemy zgnieść palcami, zrobiły to, czego nie mogły zrobić lawiny, burze i pioruny. Czy my nie jesteśmy jak to drzewo? Czy nie jesteśmy w stanie przetrwać wszystkich burz i piorunów życia? Ale koniec końców ulegamy małym robakom, małym zmartwieniom, których można się łatwo wyzbyć. Nie pozwólmy się przejmować nieznaczącymi rzeczami. Pamiętajcie, życie jest zbyt krótkie na małe rzeczy. Rozdział 4. Jak analizować i rozwiązywać problemy. Chaos i niezrozumienie są głównymi przyczynami zmartwień. Połowa zmartwień na świecie jest spowodowana przez ludzi próbujących dokonać decyzji, zanim mają wystarczająco dużo informacji i zrozumienia dotyczących jakiegoś problemu. Jeśli poświęcicie trochę czasu na przeanalizowanie faktów w obiektywny sposób, wasze zmartwienia wyparują i zostaną zastąpione wiedzą. Dobrze postanowiony problem jest problemem w połowie rozwiązanym. Pokażę Wam, jak w 4 krokach przeanalizować i rozwiązać swoje zmartwienia. Krok 1. Zapiszcie dokładnie, co Was martwi. Nie zostawiajcie tego w naszych głowach. Weźcie kartkę i napiszcie to na niej. Krok 2. Napiszcie, co możecie zrobić ze swoim problemem i jakie są możliwe czynności, których możecie się podjąć. Krok 3. Zdecydujcie, która z czynności z poprzedniego kroku jest najlepsza. Krok 4. Natychmiast zacznijcie implementować swoją decyzję. Nie myślcie o niej po raz drugi, nie patrzcie w tył. Doświadczenie pokazało mi, jak wielką wagę ma dojście do decyzji. To brak możliwości podjęcia konkretnej decyzji prowadzi nas do szaleństwa. Nieumiejętność zaprzestania chodzenia w kółko niszczy nasze dni i prowadzi do załamań nerwowych. Jeśli będziecie się kierować powyższymi krokami, zauważycie, że 50% waszych zmartwień zniknie. Gdy znajdziecie jakąkolwiek ścieżkę do ich rozwiązania, a kolejne 40% jak zaczniecie iść tą ścieżką. Więc pozbędziecie się 90% waszych zmartwień, używając tych 4 kroków. Jest to bardzo dużo i rozumiem, jeśli jesteście sceptyczni. Może macie rację, ale nawet jeśli pomoże wam z połową tej wartości, czy i tak nie jest warto je wykonać? Zmartwienia są źródłem tylu problemów, że nawet gdybym mogła wyeliminować 10% z nich tak prostym ćwiczeniem, to bym to zrobiła. Jeśli podoba Wam się ten filmik, zostawcie lajka i zasubskrybujcie. Motywuje mnie to, żeby dalej tworzyć Wam streszczenia książek, takie jak to każdego tygodnia. Rozdział 5. Postawcie zlecenie Stop Loss na Wasze zmartwienia. Na giełdzie istnieje często używana taktyka, na którą mówi się zlecenie Stop Loss. Działa w ten sposób. Kupuje się akcję wartą 100 zł za udział i ustawia się zlecenie stop loss na 90 zł za udział. W sekundzie, w której ta akcja spadnie do 90 zł za udział, jest sprzedawana bez pytania. Powinniśmy robić to samo z naszymi zmartwieniami. Pozwólcie, że opowiem Wam krótką historyjkę. Gdy miałam 10 lat, pokłóciłam się z moim kolegą, gdy graliśmy w piłkę nożną i przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Pokłóciliśmy się o coś tak małego, że nawet nie pamiętam, o co poszło, ale zawsze jak o nim myślałam, to gotowała mi się krew w żyłach. Nosiłam w sobie te negatywne emocje przez 12 lat. Mieszkałam w innym mieście i studiowałam i nadal od tamtego czasu nie zamieniliśmy ze sobą ani słowa. Wreszcie pewnego dnia wróciłam do mojego rodzinnego miasta w wakacje i zobaczyłam go obok domu moich rodziców. Postanowiłam zakończyć ten 12-letni spór między nami. Powiedziałam mu, że nawet nie pamiętam, z jakiego powodu byliśmy pokłóceni. Okazało się, że on też nie i uznaliśmy, że niegadanie ze sobą przez spór, którego żadne z nas nie pamięta, nie ma najmniejszego sensu. Pogodziliśmy się w końcu po 12 latach i o ile skończyliśmy nasz spór, to jakim kosztem? Nosiliśmy nienawiść do siebie nawzajem przez 12 lat. Mogliśmy mieć wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa ze sobą nawzajem. Zwłaszcza, że mieszkaliśmy obok siebie, a zamiast tego nie mamy żadnych z uwagi na jakąś bezsensowną kłótnię. Zapłaciliśmy za dużo. Dziś, gdy wspominam to wydarzenie, czuję się, jakbym zapłaciła 50 000 złotych za coś, co było warte 5. Wiele zmartwień w naszych życiach jest warte tylko 5 zł, a my za nie bezsensownie przepłacamy. Musimy postawić zlecenie stop loss na nasze zmartwienia. Musimy zdecydować, jak dużo obaw wart jest jeden problem i nie pozwolić sobie na martwienie się więcej. Rozdział 6. Nie marnujcie czasu myśląc o ludziach, których nie lubicie. Nikt Wam nie każe zmuszać się do lubienia ludzi, których nie lubicie, ale dla własnego zdrowia lepiej jest im przybaczyć i o nich zapomnieć. Kiedy kogoś nienawidzicie, nie krzywdzicie go w żadnym stopniu. Wręcz przeciwnie, nagradzacie tę osobę. Poprzez bezsenność oddajecie jej swój sen. Gdy nie macie apetytu, to ta osoba Wam go zabiera, a gdy jesteście zestresowani, to oddajecie jej swoje zdrowie. Zakopcie topór wojenny i idźcie dalej naprzód. Rozdział 7. Czy wzięlibyście 1 000 000 złotych w zamian za to, co macie? Jeśli przyszłabym teraz do Was i dała Wam 100 milionów złotych za jedno z Waszych oczu, czy sprzedalibyście mi je? A rękę? Pewnie nie. Oto co najmniej 2 rzeczy, których raczej byście nie sprzedali nawet za tak ogromną sumę. A jednak martwicie się o pieniądze i pozycję w społeczeństwie. Co kosztuje Was Wasze zdrowie? Wiecie, jak to wygląda? Jakbyście mieli Ferrari, dom Waszych marzeń i prywatny odrzutowiec, ale byli w stanie oddać to wszystko w zamian za Hyundai z 2010 roku. Około 90% rzeczy w naszym jest kompletnie w porządku, a tylko 10% nie. Jeśli chcemy być szczęśliwi, powinniśmy się skupić na tych 90% i zignorować tamto 10%. Rozdział 8. Podziel swój dzień na małe przedziały. Co to w ogóle znaczy? Jeśli przyjrzycie się dolnej części statku, zobaczycie, że jest podzielony na małe przedziały albo pokoje. Jest on tak zaprojektowany, żeby można było zamknąć wszystkie drzwi i zapobiec zalaniu wodą całego spodu statku i zatonięciu, jeśli tylko jeden z tych przedziałów będzie uszkodzony. Możecie w podobny sposób zapobiec utonięciu w zmartwieniach w swoim życiu. Musicie zamknąć drzwi prowadzące do przedziałów wczoraj i jutro. Skupcie się tylko na dziś. Najlepszym sposobem przygotowania się na następny dzień jest skupienie całej swojej energii na wykonywaniu jutrzejszej pracy. Dzisiaj martwicie się o jutrze, wczoraj martwiliście się o dziś. Zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie, ile z Waszych zmartwień faktycznie się sprawdziło. Większość z nich najprawdopodobniej była najzwyczajniejszą fantazją, ale pomimo tego zmarnowaliście Wasz cenny czas na rzeczach, które nawet się nie wydarzyły. Wasze życie jest jak klepsydra. Jej górna komora to przyszłość, a dolna to przeszłość. Natomiast ta wąska część w samym środku to tu i teraz. Wielu z nas martwi się przyszłością lub przeszłością tak bardzo, że zapominamy o zrobieniu czegokolwiek w teraźniejszości. Martwienie się o przyszłość jest jak próbowanie zepchnięcia piasku z góry szybciej. Nieważne co zrobicie, tylko jedno ziarnko piasku może w tym samym czasie przejść przez tę wąską część klepsydry. Pozwólcie temu piaskowi spaść w swoim własnym tempie. Żyjcie z dnia na dzień. Coś, co lubiłam kiedyś robić, to siadać w każdy niedzielny wieczór i zapisywać wszystkie rzeczy, które musiałam zrobić w następnym tygodniu. I w ciągu tamtego tygodnia zaznaczałam 5-6 ważnych zdań, które musiałam zrobić. Za każdym razem, gdy robiłam któreś z nich, odhaczałam je z listy. Po pewnym czasie jednak zauważyłam, że jestem ciągle zestresowana. Było to spowodowane tym, że za każdym razem, gdy patrzyłam na tę listę, to widziałam rzeczy, które jeszcze musiałam zrobić, albo planowałam zrobić, ale nie byłam w stanie. Patrzenie na tę listę paraliżowało i demotywowało mnie, ponieważ cały czas myślałam o oczekujących mnie zadaniach i winiłam się, gdy nie dałam rady ich wykonać. Kompletnie niszczyło to moje skupienie i motywację. Po przeczytaniu tej książki przestałam patrzeć na tę durną listę. Nadal ją robię w każdą niedzielę, ale teraz wybieram jedno ważne zadanie na każdy dzień i piszę je na innym kawałku papieru o poranku. Skupiam się tylko i wyłącznie na tym zadaniu, dopóki go nie wykonam perfekcyjnie. Brzmi troszkę głupio, ale nie wyobrażacie sobie, jak bardzo zwiększyło to moją produktywność i samopoczucie. Dlaczego? Bo nawet jeśli zrobiłam tylko jedno zadanie danego dnia, czułam się spełniona, bo robienie go było przyjemne i mogłam się skupić na nim, bez rozkojarzenia się resztą rzeczy, które miałam na głowie. Więc lekcja z tego jest taka, żyjcie dzień po dniu i pracujcie nad jednym zadaniem naraz. Będziecie w szoku, ile więcej możecie zrobić w przeciągu tego jednego dnia i o ile lepiej będziecie się czuć. Rozdział 9. Prawo średnich. Jeden z moich bliskich przyjaciół miał w planach polecieć samolotem po raz pierwszy w życiu. Był tym niezwykle przestraszony. Bał się, że jego samolot wybuchnie w powietrzu czy coś w tym stylu. Postanowiłam więc go uspokoić, używając podejścia z Carnegie'a, które ona nazywa prawem średnich. Prawo średnich nawiązuje do prawdopodobieństwa, że wydarzy się specyficzne wydarzenie. Pogrzebałam trochę w internecie i dowiedziałam się, że linie lotnicze, którymi chciał lecieć mój kolega, istnieją od 20 lat. Przez te 20 lat miał miejsce jeden wypadek, który wydarzył się na ziemi i wszyscy wyszli z niego bez szwanku. Mieli 30-40 lotów każdego dnia przez 20 lat i przez ten cały czas wystąpił jeden malutki wypadek. Według prawa średnich szansa śmierci mojego kolegi była bliska zeru. Kiedy powiedziałam mu o tych statystykach, spojrzał na problem logicznie i zdał sobie sprawę, że jego zmartwienia nie miały najmniejszego sensu. Carnegie wspominał, że marynarka wojenna USA używała prawa średnich, żeby podnieść morale marynarzy. Ci, którzy pracowali na wysokotankowych tankowcach, martwili się, że paliwo na nich wybuchnie i pochłonie ich w eksplozji. Pokazano więc im dokładne statystyki. Ze 100 tankowców, które uderzyły torpedy, 60 zostało na powierzchni, a tylko 5 zatonęło, z czego żaden nie uległ eksplozji, a sam proces tonięcia trwał mniej niż 10 minut. W najgorszym wypadku mieli więc 10 minut, żeby ewakuować się ze statku. Bardzo prawdopodobnym jest to, że cokolwiek, czym się martwicie, najzwyczajniej w świecie się nie wydarzy. Zawsze zadajcie sobie to pytanie. Według prawa średnich, jak duża jest szansa, że to, czego się obawiam, faktycznie się wydarzy? W niektórych wypadkach zauważycie, że ta szansa jest niemal zerowa i martwiliście się po nic. Rozdział 10. Jak wyzbyć się połowy ze swoich biznesowych zmartwień. Carnegie opowiada w swojej książce o menadżerce, która spędzała większość swojego czasu w firmie, dyskutując jej problemy ze swoim zespołem. Mówił, że zazwyczaj opuszczał te spotkania po kilku godzinach bezowocowych dyskusji, sfrustrowany brakiem konkretnego kierunku akcji. Pracował w ten sposób przez kilka lat, ale potem zastosował nową czteroetapową formułę, według tej problemy. Każdy, kto przedstawiał mu jakiś problem, musiał najpierw odpowiedzieć na te 4 pytania. Pytanie 1. Jaki jest problem? Pytanie 2. Jakie jest źródło problemu? Pytanie 3. Jakie są wszystkie możliwe rozwiązania problemu? Pytanie 4. Jakie rozwiązanie sugeruje? Te pytania były bardzo skuteczne, ponieważ zazwyczaj, gdy podchodzimy do jakiegoś problemu, próbujemy go rozwiązać bez pełnego zrozumienia, co faktycznie rozwiązujemy i skąd się bierze ten problem. Jestem pewna, że byliście na spotkaniu w pracy, gdzie rozmawialiście o jakimś problemie i w pewnym momencie wszyscy nagle zaczęli mówić o zupełnie różnych tematach. Po odpowiedzeniu na pierwsze 2 pytania rozwiązania wyskakują nagle, niczym tosty z tostera. Menadżer ten powiedział, że zaimplementowanie tego podejścia kompletnie zmieniło jego życie, ponieważ ludzie nagle zaczęli sami znajdować rozwiązania na swoje problemy i przestali się ciągle go pytać o ich rozwiązania. Nawet gdy coś się do niego już dostawało, to znalezienie odpowiedniego rozwiązania zajmowało jedynie kilka godzin. rozdział 11 Nie płaczcie nad rozlanym mlekiem. W książce pojawiła się ciekawa historia o człowieku, który się ciągle martwił. Mówił, że pewnego poranka jego klasa pewnego dnia weszła do laboratorium naukowego i ich nauczyciel, pan Brainwine, stał w nim ze szklaną butelką mleka na krawędzi swojego biurka. Wszyscy usiedli, gapiąc się na to mleko, zastanawiając się, jaki ma ono związek z aktualnym kursem higieny. Wtedy nauczyciel nagle wstał i zepchnął butelkę ze swojego biurka prosto do zlewu. W całej sali rozległ się trzask. Krzyknął: nie płaczcie nad rozlanym mlekiem. Kazał nam przyjść i zobaczyć, co zostało z butelki. Powiedział: spójrzcie, skupcie się, bo chcę, żebyście zapamiętali to do końca waszego życia. Tego mleka już nie ma. Możecie płakać, wyrywać włosy z głowy, ale żadna z tych czynności nie przywróci ani jego kropli. Z odrobiną rozwagi mogłoby nadal tu stać, ale teraz jest już za późno i nie ma sensu nad nim rozpaczać. Zapomnijmy o nim i idźmy naprzód z życiem. Ten człowiek powiedział, że ta mała demonstracja została mu w głowie na bardzo długo. Wprawdzie rzeczy mówi on, że nauczyła go ona więcej o praktycznym życiu niż cokolwiek innego przez jego 4 lata w liceum. Nauczyło go unikać wylewania mleka, kiedy to było tylko możliwe, ale zapominać o nim całkiem, gdy sam fakt już się wydarzył. Martwienie się o wczoraj jest równie produktywne, co martwienie się nad rozlanym mlekiem. Nie możecie się cofnąć w czasie i naprawić waszych błędów. Nie możecie nawet cofnąć się o 2 minuty. Jak to się wydarzyło? To nie może się odwydarzyć, a martwienie się tym jest stratą czasu i energii. Rozdział 12. Macie cytrynę? Zróbcie lemoniadę. Parę lat temu mój kolega znalazł pracę w nowej firmie w innym mieście za granicą i zdecydował się tam przeprowadzić ze swoją żoną. Oboje byli podekscytowani, ponieważ ta nowa praca dałaby im pieniądze, które potrzebowali na wychowanie dziecka, które miało się urodzić za 3 miesiące. Niestety ich podekscytowanie nie trwało długo. Po 3 miesiącach zatrudnienia mój kolega został zwolniony. To nie wszystko. Był to ostatni dzień jego 90-dniowego okresu próbnego, podczas którego można odejść z firmy bez konsekwencji, a sama firma może również bez podania powodu kogoś zwolnić. Więc został on zwolniony 90 dnia tego okresu próbnego, a tego samego dnia jego żona zaczęła rodzić. Siedział więc w szpitalu, mając zaraz zostać ojcem, bez pracy, bez grosza i bez ubezpieczenia, w kompletnie obcym kraju, bez żadnej innej rodziny albo znajomych w pobliżu. Miał też kilka problemów prawnych, bo żył w obcym kraju na wizie pracowniczej, więc utrata pracy była jak zabranie jedynego kamyka, który utrzymywał sobą całą budowlę. Był zdewastowany. Nie wiedział nawet, jak się czuć. Nie mógł przestać myśleć o tym, co się wydarzyło. Nie mógł przestać obwiniać swojego szefa, który wiedział, że oczekuje dziecka. Obwiniał go za to, że nie dał mu żadnego ostrzeżenia bądź wypowiedzenia ani szansy na poprawienie swojej wydajności przed byciem zwolnionym. Cały czas myślał o tym, jak rzeczy mogły potoczyć się inaczej, jak użyłby swoją drugą szansę, gdyby ją miał. Bo po kilku dniach powiedział sobie: całe to myślenie i narzekanie nie da mi kolejnej szansy. Jest jak jest i nic tego nie zmieni. Zaczął robić to, co lubi, tworzyć firmy oraz zajmować się marketingiem. W skrócie, teraz zdaje sobie on sprawę, że bycie zwolnionym to najlepsze, co mu się kiedykolwiek przydarzyło. Nie wyolbrzymiam. Jest niewyobrażalnie szczęśliwy, bo gdyby nie był wtedy zwolniony, to nie miałby czasu ani motywacji, żeby zainwestować w swoje własne projekty. Morał tej historii jest taki, że mój kolega wziął cytrynę i zrobił z niej lemoniadę, jakich mało. I nie mówię o tym po to, żeby pochwalić się jego sukcesem. Jestem przekonana, że ludzie oglądający ten filmik pokonują problemy 100-krotnie gorsze niż jego. Chciałam po prostu pokazać wam prostą historyjkę, która lepiej pomoże wam zrozumieć prezentowane przeze mnie koncepty. Podsumuję ten rozdział tymi słowami. Dwojga ludzi wyjrzało zza krat, jeden się gapił w błoto, drugi ujrzał gwiazdy. Rozdział 13. Kooperujecie z nieuniknionym. Większość rzeczy dziejących się w waszych życiach jest poza naszą kontrolą. Utrata kogoś bliskiego, rozpad związku. W takich przypadkach nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej poza przyjęciem tego, co się wydarzyło do wiadomości i pójściem naprzód z życiem. Wiedzieliście, że pierwsze auta miały koła z przeróżnych metali, ale trzeba było je zaprojektować na nowo, ponieważ ciągle się psuły przez ich brak wytrzymałości na nierówności na drogach. Jeśli na drodze jest kamyk albo inny mały obiekt, to gumowe opony odkształcają się, a potem ich kształt wraca do normy. Metal nie był w stanie tego robić. W życiu jest tak samo. Im bardziej będziecie próbować walczyć z nieuniknionym, tym więcej krzywdy sobie uczynicie. jeśli się do niego nie przystosujecie. Jeśli będziecie niczym gumowa opona, to wasza jazda przez życie będzie przyjemniejsza i potrwa dłużej. Wystarczy, że nauczycie się przyjmować wstrząsy i uderzenia na nierównej ścieżce życia. Rozdział 14. 9 słów, które zmieni wasze życie. Największym problemem, z którym musimy się zmierzyć, to dobieranie właściwych myśli. Jeśli będziemy w stanie to zrobić, będziemy mogli rozwiązać wszystkie nasze problemy. Wielki filozof i cesarz rzymski Mark Aurelius podsumował w 9 słowach, jak kreować swoje przeznaczenie. Nasze życie jest tym, czym uczynią je nasze myśli. Hatfield, słynny brytyjski psychiatra, spytał 3 mężczyzn, żeby zbadali, jak sugestie wpłyną na ich siłę. Eksperyment był prosty. Mieli po prostu ściągnąć dynamometr. W normalnych warunkach siła ich ucisku wynosiła mniej więcej 46 kg. Hatfield ich potem zahipnotyzował i włożył im do głowy myśl, że są bardzo słabi. Wtedy siła ich ucisku wynosiła jedynie 13 kg, mniej niż 1/3 ich początkowej siły. Następnie Hatfield przetestował ich po raz trzeci, dając im odwrotną sugestię podczas hipnozy, że są bardzo silni. Siła ich ucisku wynosiła wtedy średnio 64 kg. Pozytywne myślenie zwiększyło ich faktyczną fizyczną siłę o niemal 50%. Jeśli mielibyście zapomnieć o wszystkim, o czym mówiłam w tym filmiku, pamiętajcie chociaż to. Nie jesteście kim myślicie, że jesteście, ale jesteście swoimi myślami. Rozdział 15. Bądźcie sobą. Carnegie mówi, że wiele ludzi martwi się, bo nie są w stanie być sobą. Im bardziej wzoruje się swoje istnienie na kimś innym, tym więcej bólu i zmartwień to przynosi. Mamy wiele możliwości, więc nie marnujmy ich, martwiąc się, że jesteśmy inni od reszty. Jesteście czymś nowym w tym świecie. Nigdy, odkąd istnieje życie na Ziemi, nie było kogoś dokładnie takiego jak wy. I nikogo takiego nie będzie. Jest świetny przykład tego, o czym mówię w tej książce. Pewna kobieta chciała być piosenkarką, ale wstydziła się swoich zębów, więc nie otwierała swoich ust do końca, gdy śpiewała. Pewnego dnia jeden z jej widzów podszedł do niej i powiedział, że wie, co próbuje ukryć. Powiedział jej, że ma się nie wstydzić i otworzyć szeroko swoje usta i śpiewać z głębi swojego serca. Z czasem odniosła taki sukces, że inni piosenkarze zaczęli kopiować jej styl śpiewania. Rozdział 16. Jeśli to zrobicie, już nigdy nie będziecie się martwić niewdzięcznością. Dobrze pewnie wiecie, że ludzie oczekują wyrazów wdzięczności za każdą małą przysługę, którą zrobią. Jak komuś podtrzymamy drzwi, oczekujemy, że ta osoba odpowie dziękuję. Jak go nie otrzymamy, to się irytujemy. Pozwólcie, że was zapytam. Gdybyście uratowali czyjeś życie, oczekiwalibyście, że ta osoba będzie wam wdzięczna? Pewnie tak. Jak Samuel, słynny prawnik, ratował 78 osób przed wyrokiem śmierci. Jak myślicie, ile z nich mu faktycznie podziękowało? Wysłało kartkę świąteczną czy coś w tym stylu? Strzelajcie. Jeśli strzelicie 0, to mieliście rację. Ostatecznie to, co chcę powiedzieć w tym rozdziale, to ludzie naturalnie zapominają wyrażać swoją wdzięczność, więc jeśli będziemy jej ciągle oczekiwać, jedyne co nas czeka to rozczarowanie. Jeśli pomagacie komuś, robicie to dla samej przyjemności pomocy. Nie oczekujcie nic w zamian. Jeśli podobał wam się ten filmik, może wam się też podobać streszczenie Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi tego samego autora. Jedną z najpopularniejszych książek o samorozwoju. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.